Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Bielawie podsumował zrealizowane w pierwszym półroczu 2014 roku modernizacje i remonty. Jak co roku pierwsze półrocze MZBM-u to są sprawy planistyczne i podejmowanie uchwał na wspólnotach mieszkaniowych. Drugi kwartał to już jest rozpoczęcie procedur przetargowych i wyłonienie wykonawców i rozpoczęcie prac budowlanych. W pierwszym półroczu udało się wykonać roboty na blisko 1 600 000 zł, z czego blisko 900 tysięcy to jest udział gminy Bielawa. Ja mam świadomość tego, że potrzeby remontowe na budynkach czy gminnych, czy wspólnot mieszkaniowych są ogromne. Ale to jest efekt 50 lat zaniedbań. Staramy się, aby te zaniedbania nadganiać i to się udaje. Trochę wyrozumiałości, a na pewno trafimy, na pewno wyremontujemy. Jest coraz więcej zasobu, który jest po tym gruntownym remoncie i naprawdę wygląda to coraz lepiej, co też widać. W ramach remontu wiele prac zostało wykonanych również wewnątrz budynków mieszkalnych. Bardzo dużo uwagi poświęcamy na rzeczy bardzo istotne związane z wnętrzem budynku, czyli przede wszystkim instalacje gazowe, elektryczne i malowanie klatek, też instalacje wodno-kanalizacyjne i na to przeznaczyliśmy w tym pierwszym półroczu wspólnie z właścicielami lokali i budynków blisko 250 tysięcy. Jak zawsze w przypadku remontów, najdroższe, ale zarazem najbardziej widoczne były modernizacje dachów i elewacji. Jeśli chodzi o kolorystykę budynków, pierwszy głos mają sami mieszkańcy i właściciele, oni decydują, natomiast w części urbanistycznej miasta związanej z zabytkami czy tym układem architektonicznym niestety musimy przeprowadzić postępowanie związane z konserwatorem zabytków i uzgodnić kolorystyki. Robi to architekt, oczywiście robi to pod kątem wyboru właścicielskiego. MZBM kładzie nacisk przede wszystkim na bezpieczeństwo mieszkańców i priorytetem w pracach remontowych jest zawsze instalacja wewnętrzna budynku. Wielu oczekuje od nas tego, żeby MZBM wykonywał malowanie klatek i właśnie wykonywanie elewacji. Jednak należy pamiętać o tym, że to właściciele decydują o tym, co jest dla nich najważniejsze, a my jako zarządca tych nieruchomości wskazujemy, że najważniejsze są dachy, instalacje właśnie wewnętrzne, bo to one stwarzają zagrożenie i zwiększają poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, jak są wykonane, a dopiero później jest to tak zwane dopieszczanie budynku, czyli ta elewacja i malowanie tej klatki po tym, jak te instalacje zostaną już wymienione. Stąd wielu narzeka, że jeszcze nie zrobiliście nam klatki, a już instalacje wymieniliśmy. Ale tak naprawdę znowu należy pamiętać, że to właściciele ponoszą koszty związane z tytułu remontów i klatka może być brudna, ale instalacja została wymieniona jedna, druga i trzecia i za chwilę wrócimy do tego budynku, jak już te pieniądze zostaną przez właścicieli zgromadzone. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych włączył się również w projekt pomocy osobom bezdomnym. W akcji tej biorą udział m.in. Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Misja Nowa Nadzieja. Rozpoczęliśmy sprawę związaną z budynkiem przy ulicy Wolności 120. Tam zaangażowane jest 5 bezdomnych osób przebywających w Bielawie. To jest to wyjście społeczne spółki. My utożsamiamy się z problemami, jakie dotykają naszą gminę, a jako spółka gminna chcemy miastu w tym pomagać. Stąd nasz udział w tym projekcie. Należy jednak podkreślić, że największe natężenie prac remontowych nastąpi w trzecim kwartale 2014 roku z uwagi na procedury związane z wyłonieniem wykonawców.